Stary, każdy zespół marzy o tym, żeby grać na stadionach dla 100 tysięcy ludzi. My również. Pandemia uświadomiła nam, że w pierwszej kolejności warto dostrzec to, co znajduje się pod nosem. U nas na miejscu, w Gniewkowie. Nagle okazało się, że układanie piosenek jest bardzo łatwe, a wokół czai się mnóstwo tematów do opowiedzenia. Z Kamieniem Kowalem i Kubą znamy się całe życie. Graliśmy w kilku zespołach, które prędzej czy później jednak się rozpadały. Tym razem nie mieliśmy w planach zakładania żadnego zespołu. We wrześniu 2020 wpadłem na pomysł zwykłego spotkania się celem pobrzdąkania, tak żeby zresetować nasze pandemiczne głowy, trochę odsapnąć, odpocząć. Miałem szkic jednej piosenki w domu, którą przedstawiłem chłopakom na próbie. Liczyłem na to, że zrobimy ją, po czym spotkamy się za tydzień, może zrobimy kolejną. Na tej pierwszej próbie odpaliło na tyle dobrze, że kończyliśmy ją mając nie jedną, a trzy nowe piosenki z tekstami włącznie. Poczuliśmy taki zastrzyk świeżej, fajnej energii, że przekształciliśmy ją w skrajnie proste, punkowe granie. Po kilku miesiącach mieliśmy już materiał na cały album. Śpiewamy z pozycji obserwatorów tego, co wokół nas się dzieje. Nie dajemy żadnych instrukcji i wskazówek, jak żyć. Sami tego nie wiemy. Nasze teksty to pewnego rodzaju lustro, w którym być może zobaczysz siebie. Co ciekawe, po napisaniu tekstów zdaliśmy sobie sprawę, że wiele wydarzeń lokalnych, naszych gniewkowskich, ma swoje odzwierciedlenie na większym, naszym wspólnym podwórku, zwanym Polską. W kwietniu 2021 odwiedziliśmy studio Happy Light w Toruniu, aby zarejestrować to, cośmy wymyślili. Prawie cały pierwszy dzień realizator Maciej Kubiczek i Kuba poświęcili na strojenie tomów. Reszta załogi w tym czasie zajęła się oglądaniem filmów na wielkim ekranie i spożywaniem wykwintnych alkoholi. Samo nagrywanie poszło jednak bardzo sprawnie. Pamiętam, 11 piosenek zarejestrowaliśmy w ciągu jednego dnia. Następnie już w studiu Mocz Production, pod okiem Jacka Moczadło, zaśpiewaliśmy z Kamieniem partię do wszystkich piosenek. Album zatytułowaliśmy Warzywa, Świece i Ukryte Małpki. Wkrótce damy wam posłuchać. Puffy z zespołu Talo Gerard.